Szczęść Boże, Maria Kaliściak, czas na informacje dnia. Zapraszam. Jeśli Polacy nie zastosują się do restrykcji, kolejne etapy odmrażania gospodarki mogą się przesunąć w czasie. Z niepokojem obserwujemy, że część osób przestaje nosić maseczki, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Dziś zbiera się zespół zarządzania kryzysowego. Będzie on analizował sytuację epidemiologiczną w Polsce. W trzecim etapie założenia miały być to kwestie związane chociażby z usługami fryzjerskimi, czy kwestie związane z częściowym poluzowaniem sektora gastronomicznego. Natomiast w tej chwili dzisiaj i jutro zespół będzie analizował sytuację epidemiczną, liczbę ognisk, które pojawiły się zakażeń w kraju, ponieważ liczba zachorowań jest bardzo nierównomierna, jeżeli chodzi o poszczególne regiony kraju. Zespół będzie brał także pod uwagę zachowanie obywateli. Dziś obowiązuje bowiem konieczność noszenia maseczek i dystansowania się. Obserwujemy, że na przykład część osób przestaje nosić maseczki, a to jest jednak warunek tego, abyśmy mogli te kolejne ograniczenia zajmować. Przed nami dwa kluczowe dni, kiedy zespół zarządzania kryzysowego będzie miał pełne dane po wdrożeniu drugiego etapu znoszenia restrykcji. Jednak to nie liczby będą miały decydujący wpływ na dalsze decyzje. Może się bowiem okazać, że powstało jedno lub kilka ognisk, które zawyżyły statystyki. Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się 170 policjantów, 85 z nich już wyzdrowiało. Funkcjonariusze należą do grupy osób, którzy są najbardziej narażeni na bliski kontakt z zakażonymi. Poza codziennymi obowiązkami, takimi jak kontrole drogowe czy pilnowanie ładu i porządku publicznego, od niedawna policjanci mają nowe zadania, wspomagają inne służby w walce z koronawirusem. Weryfikują między innymi przestrzeganie kwarantanny przez osoby, które są zobowiązane ją odbyć. Łącznie takich weryfikacji było już 5 400 000. Tylko w ciągu ostatniej doby blisko 89 tysięcy. Funkcjonariusze pomagają w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci. Ich praca sprawia, że są bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem. Na COVID-19 zachorowało 170 z nich, 85 doszło już do pełni zdrowia. Obecnie na kwarantannie jest 286 osób pracujących w policji. W ciągu tygodnia pobrano ponad 5 tysięcy wymazów na obecność koronawirusa od pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Testy wykonano we wszystkich kopalniach, w których powstały ogniska. Kompletne wyniki badań powinny być znane w najbliższym czasie, informował rzecznik PGG. W kopalniach wysokiego ryzyka na bieżąco działa 5 zespołów, które docierają do domów pracowników i wykonują wymazy. Przy kopalniach i szpitalach powstają również dodatkowe punkty pobierania próbek. Wszystko po to, by jak najszybciej przebadać jak największą liczbę górników i zahamować rozwój epidemii na Śląsku. Do całej akcji zaangażowani są żołnierze WOT oraz epidemiolodzy z mniej obciążonych regionów. Według ostatnich danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego liczba zakażonych w całym regionie sięgnęła 3566 osób. To najwięcej w całym kraju. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje uchwałę, w której stwierdza, że marszałek Sejmu w ciągu 14 dni powinna podać nowy termin wyborów prezydenckich. Koalicja rządząca pracuje obecnie nad nowelizacją ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Dzięki noweli to PKW znów będzie odpowiedzialne za przygotowanie pakietów wyborczych. Bez ciszy wyborczej, bez otwartych lokali wyborczych, a co za tym idzie, bez wyboru prezydenta Polski. Tak wyglądała niedziela 10 maja, dzień, w którym mieliśmy wybierać głowę państwa. W mediach społecznościowych nie brakowało żartów. Kto wygrał te dzisiejsze korespondencyjne wybory prezydenckie, bo nie śledziłem. Ale sprawa jest poważna, bo Polska znalazła się w trudnej sytuacji politycznej. Wciąż nie wiadomo, kiedy i w jakim trybie odbędą się wybory prezydenckie. W Sądzie Najwyższym, który miał rozstrzygnąć o braku ważności niedzielnych wyborów, trwa spór o wybór kandydatów na pierwszego prezesa. Tymczasem uchwałę opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza. Brak możliwości głosowania na kandydatów jest równoznaczny w skutkach z brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. Oznacza to, że marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na ponowne zarządzenie wyborów. Według zapowiedzi Zjednoczonej Prawicy w najbliższym czasie powinniśmy poznać zapisy nowelizacji ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Wówczas ponownie Państwowa Komisja Wyborcza będzie odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów. To jest kwestia władzy ustawodawczej, jak określi zasady nowych wyborów, dlatego że trzeba zwrócić uwagę,
iż w dalszym ciągu obowiązuje artykuł 102 z ustawy covidowej, który pozbawiał pewnych kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej, między innymi w zakresie ustalania i druku kart do głosowania. Powiedział dla jednej ze stacji telewizyjnych przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Treść uchwały nie spodobała się przedstawicielom Koalicji Obywatelskiej. Nie przyjmuje do wiadomości uchwały PKW, gdzie jako powód braku głosowania podano brak kandydatów. Co się im stało? Uchwały instytucji państwa nie powinny zawierać kłamstw. Napisała na Twitterze wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubna. Na tę krytykę Koalicji Obywatelskiej odpowiedział poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej już jest krytykowana przez totalniaków z opozycyjnych ław. Co ważne, członków do PKW zgłosiły także kluby opozycyjne. Kadencja urzędującego prezydenta mija 6 sierpnia. W interesie wszystkich opcji politycznych powinno być utrzymanie ciągłości władz konstytucyjnych. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej według jej przedstawicieli oznacza, że wybory 23 maja nie są możliwe. Dlatego teraz trzeba czekać na decyzję marszałek Sejmu. Prezydent Andrzej Duda wciąż jest liderem rankingów wyborczych. Według sondażu Ibris 45% respondentów deklaruje chęć oddania głosu na obecnego prezydenta. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej, gdyby wybory odbyły się 10 maja, tak jak początkowo planowano, to prezydent Andrzej Duda zdobyłby 45% poparcie. Na drugim miejscu znalazł się kandydat niezależny Szymon Hołownia z wynikiem 19,2% głosów. Trzeci jest szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z poparciem 16,6%. Na 9% poparcie mógłby liczyć Krzysztof Bosak z Konfederacji. Na 4,5% Małgorzata Kidawa-Błońska, a najsłabszy wynik osiągnął Robert Biedroń, zaledwie 2,6% poparcia. Do 21 maja samorządy mogą składać wnioski o dodatkowe dofinansowanie w ramach rządowego programu Senior Plus. Jego wysokość to 16,5 miliona złotych. Takie programy jak Senior Plus, Opieka 75+, rządowy program na rzecz aktywacji osób starszych, obniżenie wieku emerytalnego czy podnoszenie minimalnej emerytury. To tylko niektóre z działań rządu, których celem jest aktywacja osób starszych, otoczenie ich opieką i zapewnienie im godnych warunków życia. Jak podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, polityką senioralną coraz częściej interesują się samorządy. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by osoby starsze, szczególnie samotne, nie czuły się wykluczone, dyskryminowane i zapomniane. Pamiętajmy także, że osoby starsze to prawdziwa skarbnica wiedzy, mądrości życiowej i doświadczenia. To wartości nie do przecenienia, z których możemy i powinniśmy czerpać, które powinniśmy doceniać. Na realizację programu Senior Plus w tym roku rząd przeznaczył w sumie 80 milionów złotych. Samorządy mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie nowych placówek Senior Plus. Pieniądze mogą też przeznaczyć na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych miejsc, które powstały w latach 2015-2019. By uzyskać dodatkowe fundusze do 21 maja, należy wypełnić i złożyć ofertę w specjalnym generatorze, który dostępny jest na stronie internetowej www.senior.gov.pl. Potem tak złożoną ofertę trzeba zapisać w formacie PDF, wydrukować i podpisać. Następnie dokument wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do właściwego urzędu wojewódzkiego. Na całym świecie odnotowano już ponad 4 miliony przypadków zachorowań na koronawirusa. Ponad 280 tysięcy ludzi zmarło. W Stanach Zjednoczonych znacząco spadła dobowa liczba zgonów. Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział łagodzenie obowiązujących restrykcji. Przez kilka ostatnich tygodni w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa umierało od 1000 do nawet 2500 ludzi. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 776 osób. To najniższy bilans dobowy zgonów od marca. W USA od początku pandemii na COVID-19 zmarło prawie 80 tysięcy osób. W kraju zakażonych jest ponad 1 300 000 Amerykanów.
Kwarantanną objęty został wiceprezydent USA Mike Pence. U jednego z doradców wiceprezydenta wynik testu na koronawirusa jest pozytywny. Wprowadziliśmy wytyczne, które nasi eksperci zaproponowali, aby zapewnić bezpieczeństwo tego budynku. Zaraz po Stanach Zjednoczonych największą liczbę zgonów odnotowano w Wielkiej Brytanii. I choć średnia dobowa śmiertelności spowodowana COVID-19 spada, jest ona wyraźnie wyższa niż w państwach europejskich. Mimo tego władze kraju decydują się na łagodzenie wprowadzonych dotąd ograniczeń. Są miliony ludzi, którzy obawiają się tej strasznej choroby, a jednocześnie obawiają się tego, co ten długi okres wymuszonej bezczynności zrobi z ich środkami utrzymania oraz ich samopoczuciem psychicznym i fizycznym. Dlatego od poniedziałku do pracy będą mogły wrócić te osoby, które nie mogą pracować zdalnie. Chodzi tu przede wszystkim o osoby zatrudnione w przemyśle czy budownictwie. W miarę możliwości muszą jednak unikać transportu publicznego. Aby zapewnić Ci bezpieczeństwo w pracy, pracowaliśmy nad stworzeniem nowych wskazówek dla pracodawców, aby miejsca pracy były bezpieczne w kontekście COVID-19. Od środy w Wielkiej Brytanii przestanie obowiązywać ograniczenie jednego wyjścia z domu dziennie w celu uprawiania aktywności fizycznej. Chcemy zachęcić ludzi do większej, a nawet nieograniczonej ilości ćwiczeń na świeżym powietrzu. Możesz siedzieć na słońcu w lokalnym parku, możesz jechać do innych miejsc, możesz nawet uprawiać sport, ale tylko z członkami własnego gospodarstwa domowego. W następnym etapie otwarte mają być szkoły podstawowe oraz sklepy. Najwcześniej będzie on wprowadzony 1 czerwca. Później, ale nie wcześniej niż 1 lipca, otwarte zostaną niektóre puby, restauracje i hotele. Będą one musiały jednak wprowadzić ograniczenia w celu utrzymywania dystansu społecznego. W ciągu następnych 2 miesięcy nie będziemy kierować się jedynie nadzieją lub koniecznością ekonomiczną. Będziemy kierować się nauką, danymi i zdrowiem publicznym. I muszę jeszcze raz podkreślić, że wszystko to jest warunkowe. Zgodnie z zapowiedziami Borisa Johnsona, jeśli luzowanie obostrzeń doprowadzi do ponownego wzrostu liczby zgonów i zachorowań, obowiązujące dotąd restrykcje zostaną wprowadzone na nowo. Plan znoszenia ograniczeń dotyczy tylko Anglii. Rządy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej już wcześniej ogłosiły przedłużenie ograniczeń o kolejne 3 tygodnie. I na teraz to wszystko. Spotkam się z Państwem jeszcze raz tuż po godzinie 12. Zapraszam i do zobaczenia.